Do matki po przerwie. 32. O, chciałam cię spytać, czy Bartek jest bardzo smutny? O nie, on smutny nie jest. Jest przywalony ciężarem miłosierdzia Bożego, jego łaski i dobroci. Niemożność odwdzięczenia się jest dla niego aż bolesna. Za wszelką cenę chciałby natychmiast coś zrobić, wykazać się, potwierdzić przed samym sobą, że zasługiwał na zmiłowanie, a tymczasem na razie jeszcze mało może i to go przygnębia. On tu nie jest chory ani słaby, ale jeszcze nie czas do działania, a Bartek nie może znieść czekania, cierpi. Dlatego już to, co mu zlecono, opieka nad twoim bezpieczeństwem, pomoc w potrzebie, jest dla niego szczęściem. 12 maja 1968 mówi Bartek. Douczam się o witaj, to ja, a Bartek, mówię do ciebie. Będę z tobą w drodze i tam na miejscu wyjeżdżałam na urlop. Nie bój się żadnych żmij. O, ja je lubię, jak wszystkie inne zwierzęta. O, pomimo to, że je lubisz, będę je przepędzał. Dobrze, wiem, że będziesz miała dużo pracy, ale może i dla mnie znajdziesz czas. Tak, ja cię poznaję coraz lepiej, ale ty nie wiesz, jakim ja jestem w rzeczywistości. Czy masz do mnie żal, gdy jestem przy twoich rozmowach? Mogę się podzielić z tobą moimi opiniami. Michał jest zupełnie pewny. Możesz polegać na nim. On może dużo zrobić, wielu ludzi zna i chce ci pomagać. On będzie umiał sam pracować. Możesz mieć w nim przyjaciela. Wiesz, ja słucham tego, co czytasz. Tak się douczam, nadrabiam. Ja bym nie umiał dać ci oparcia w życiu, ciągle byś była w pogotowiu niespokojna. A teraz mogę ci dać pomoc i, wiesz, że nigdy już głupstw nie zrobię. Tu nie można, widzi się jasno, co jest dobre. Prosiłam, żeby mi opowiedział przebieg wypadku. O, wiem, chcesz, żebym ci opowiedział przebieg. Zrobię to, ale już tam, dobrze? O, ale może jest to dla ciebie zbyt przykre. O nie, ja chcę, żebyś to znała. 16 maja 1968 w lasach. Mówi Bartek. Odczułaś dziś moją obecność? Wiem, że tak. Ja szedłem naprawdę przy tobie, po lewej stronie, wiem, żeś to odczuła. Widzisz, nie chcę cię peszyć ani denerwować, rozstrajać, ale byłem z tobą i wczoraj. Tu jest bardzo ładnie i z przyjemnością znajduję się w tych lasach. Nie wiem, czy potrafiłbym wykorzystać taki pobyt za życia, ale prawdopodobnie tak. Naprawdę dużo bym tu pracował. Tu nic nie odciąga uwagi. Wiesz, staram się nie myśleć o tym, co mógłbym zrobić w życiu, gdybym żył inaczej. To bardzo smutne myśli, a już nic odzyskać nie mogę. Wolę myśleć o przyszłości. O, czy nie obawiasz się rozmowy ze mną? O, wiem, że mogłabyś mi wielokroć powiedzieć wiele przykrych i prawdziwych słów, a starasz się mnie oszczędzać. Ja czuję twoją życzliwość i wiem, że mogę jej zaufać. Wiem, że nie potrzebuję bać się z twojej strony odmowy współpracy, ale widzisz, boję się nieporozumień. O, czy opowiesz mi o swojej śmierci? Zapowiedź relacji o śmierci 33. O, tak zrobię. Jak zechcesz i będziesz wypoczęta, opiszę ci wszystko. Posłuchaj, wiem, że liczysz na mnie, na to, że jako dobry obserwator wiele spraw ci opiszę i wyjaśnię. Zrobię to, obiecuję ci i... Pytaj mnie o wszystko, o różnicę, o pierwszy moment, o to, co i jak my tu widzimy. O, dobrze. O, cieszę się, że wierzysz mi, że powiem to prawdziwie i dokładnie. Ja zrobię wszystko, co będę mógł, dla ciebie, przecież chcę ci jakoś wyrazić swoją wdzięczność i odwzajemnić twoją troskę i chęć pomocy. Jeżeli zechcesz, zawołaj mnie tylko, ja cieszę się na każdą rozmowę. I dla nas są one cudowne i niezwykłe, a to, że mogę z tobą mówić bezpośrednio, jest niezwykłym, dla mnie niezasłużonym wyróżnieniem. Bartek mówi mi o swojej śmierci 17/18/1968 rok. O, witaj, mówi Bartek. Miałam wątpliwości, czy to naprawdę Bartek mówi ze mną. O, czy chcesz, żebym ci opowiedział moją śmierć?
Może to będzie dla ciebie sprawdzianem. Oto zbyt smutne dla ciebie. O nie, to nie było smutne. To było moje wybawienie, mój ratunek. Wtedy spotkałem matkę, brata, bliskich. O czy to jeszcze pamiętasz? O wszystko pamiętam. Tego się nie zapomina, to jedna z najważniejszych chwil w życiu, a dla mnie decydująca. Czy ty rozumiesz, że ja byłem o włos od wiecznego odrzucenia, z własnej woli? Wyjaśnię ci to w trakcie opowiadania. Od czego chcesz, żebym zaczął? Nie myśl nigdy o samobójstwie, o nie myśl nigdy o samobójstwie, nie wolno tego dopuszczać do siebie. Ja wtedy dopuściłem. Wiesz, ja wiedziałem, że już się kończę, że wzrok mi nawala i że już nie wyjdę z tego picia. Nie chciałem wyjść, nie mogłem, to już przekraczało moje siły, bo wola była opanowana przez siły nienawiści i zła, przez tych, co działając przez nasze słabości, usiłują nas zniszczyć naszymi własnymi rękoma. Ja tak zniszczyłem siebie. Byłem niewolnikiem, dobrze to uchwyciłaś. Wracając do tego wieczoru, zdecydowałem się, że to już czas, żeby odejść. Byłem zmęczony, nie wiedziałem, jak wyjść z długów. Ta rozmowa z panią X. Wieczorem, przed wyjazdem, z panią, z którą Bartek się liczył, była dla mnie jakimś błyskiem reflektora. Zobaczyłem, kim ja właściwie jestem, złodziejem, oszustem, łajdakiem. Zawiodłem zaufanie nawet jej, która robiła wszystko, żeby mnie wyciągnąć z błota, w którym tkwiłem. Ty mało jeszcze wiesz, ale nie chciałbym już nic więcej mówić ci i boję się, że jeśli raz wzbudzę w tobie obrzydzenie, to się nie otrząśniesz. Oto przeszłość. O tak, to przeszłość. Ja wtedy postanowiłem, że po powrocie z Rzeszowa kropnę sobie w łeb i będzie spokój. Po prostu już nie miałem sił dźwigać tego życia i znosić dłużej siebie samego, a zmienić się już bym naprawdę nie mógł. O nawet gdybyś wiedział o przyszłości? O gdybym wiedział o naszej pracy, o możliwościach służenia, chyba bym ci nie uwierzył. Zbyt dobrze siebie znałem. I ty byś zniechęciła się prędzej czy później. Gdybym uwierzył, starałbym się zasłużyć, ale to by była męka odrobić to wszystko, co już zdążyłem narozrabiać. Nie wiem, czy bym to wytrzymał. Byłem za słaby fizycznie. Wiedziałem, że grozi mi utrata wzroku. Na ten czas miałem przygotowaną swoją starą broń. A może przedtem zastrzeliłbym jakąś szuję? Powiedziałem sobie, że dosyć już zła wyrządziłem. Przecież ja wtedy zrozumiałem, że nigdy nic pozytywnego nie zdziałałem, że zawsze tylko zniszczenie, szkoda i śmierć. 34. Przecież zabijając konfidentów, broniłeś ludzi przed torturami w gestapo? Bartek był jakiś czas w komórce likwidacyjnej fak. O tak, nie pomyślałem o tym wtedy. Ja rzeczywiście broniłem, chciałem bronić, ratować, ale widzisz, zawsze musiałem to robić poprzez śmierć, zburzenie, zniszczenie czegoś, a nigdy poprzez dokonanie dobra. Och, chciałeś być artystą? O tak, chciałem komponować. Tak, utwory muzyczne to jest już twórczość. Ale nawet i te, tak mało ich mam, a i to wydać ich nie chcą? Otoś całe życie zmuszony był działać wbrew sobie? O tak, ale w końcu uwierzyłem, że to jest mój sposób życia, że tylko do tego się nadaje. O, narzucano ci takie opinie, wmówiono. O tak, wmówiono, ale powinienem się bronić, a ja to przyjąłem. Chciałem uciec stamtąd jak najdalej, zapomnieć choć na chwilę, spić się w Rzeszowie do nieprzytomności, albo tylko nie wiedzieć, nie myśleć, zagłuszyć wszystko, zagłuszyć sumienie. Nie powinienem wtedy jechać, nie wolno mi było. Znowu te złe moce, nasi wrogowie zaczęli działać. Mieli mnie w ręku. Wiedzieli, że teraz jestem ich, że to jest ich szansa. Oni też polowali na mnie. Myślałem tylko o tym, żeby się wyrwać, wyjechać, żeby szybciej być na miejscu, żeby zacząć pić. Tak było. Znowu wykorzystano moje pijaństwo. Tym razem mieli takie szanse, że postanowili działać natychmiast. Przecież ja postanowiłem, że się zastrzelę.
O, postanowiłeś samobójstwo, ale nie wiadomo, czy byś to zrobił. O, nie wiem, co by było dalej, ale wtedy byłem już zdecydowany. Nie powinienem był prowadzić motoru w tym stanie nerwów, a ja o tym nie pomyślałem nawet. Jechałem bardzo szybko. Śmiercio, możesz mi wierzyć, ja nie pamiętam momentu śmierci. Nie widziałem nic, nie wiem, kiedy to nastąpiło. To jest taki straszny wstrząs, ale nie ból. Bólu nie czułem wcale, tylko taki jak gdyby szok, porażenie prądem, rozdarcie. To jest śmierć. To zrozumienie rozbłysło w jednym momencie, całkowicie i bez najmniejszego wahania. Wiedziałem z całkowitą pewnością, że to jest właśnie śmierć, nie wypadek, zranienie, szok. Przecież tyle razy przechodziłem przez to, ale teraz miałem pewność, że to jest to, co nazywa się śmiercią. Wtedy oddałem się Bogu cały do rozporządzenia, Chrystusowi, o ile jest rzeczywiście taki miłosierny. Tylko to jedno mogłem zrobić, zwrócić się do Niego, niech mnie sądzi. O, dlaczego to zrobiłeś, Bartku? Dlaczego wezwałeś właśnie Jezusa? Bartek zdenerwował się, czułam to wyraźnie. Odpowiedział gwałtownie. O, do kogo miałem się zwrócić? O nim mówiono mi, że jest miłosierny, a ja potrzebowałem miłosierdzia. O, skąd o tym wiedziałeś? O, wtedy się wie. Jest taka sekunda, błysk, moment, że widzi się siebie zupełnie bezbronnego, samego wobec ogromu tajemnicy, i wydaje się, że jedynym punktem zaczepienia się, oparcia, jedynym jak gdyby światłem, źródłem światła jest on, że on usłyszy i zrozumie. Człowiek nie chce uciekać przed odpowiedzialnością za swoje winy, za to, co zrobił, nie chce się wypierać, ale pragnie być zrozumiany, osądzony przez kogoś, kto go zna, kto jest sprawiedliwy i miłosierny. Do kogo miałem się odwołać? On był przy mnie. Czy ty to rozumiesz? 35, wybacz mi, jeszcze teraz trudno mi o tym mówić. Ty nie wiesz jeszcze, jakie to jest spotkanie. Zrobię wszystko, żeby dopomóc ci przygotować się, żebyś nie była zaskoczona i nieprzygotowana, jak ja. O, dobrze. O, dziękuję ci i... Ja będę przy tobie. I przy mnie byli wszyscy moi bliscy. Czekali na mnie, otaczali mnie, ale widziałem z początku tylko jego. Spontanicznie i nierozsądnie zapytałam, myśląc o wyglądzie zewnętrznym Pana Jezusa, jak wygląda Jezus? Jezuso, nie wiem, jakimi słowami mam ci to opowiedzieć. Brak mi słów. Przecież On mnie uratował, wyrwał, przecież ja byłem zgubiony. Ta śmierć uknął to tak, żebym nie miał szans, postanowiłem się zabić, jechałem, żeby pić znowu, byłem w ich rękach. Byłbym na zawsze przepadł, nigdy tu nie wszedł, gdyby nie On, Chrystus. Ty nie wiesz, czym jest w takim stanie, w jakim ja znajdowałem się wtedy depresja, rozpacz, nieszczęście, spotkanie się z taką miłością. Gdy zdajesz sobie nagle sprawę z tego, że On wiedział o tobie wszystko, znał cię lepiej niż ty sam siebie, że wiedział, co z tobą się działo, co chciano z tobą zrobić i zezwolił na to tylko dlatego, aby cię uratować, zabrać do siebie, oswobodzić z niewoli już na zawsze. Gdy rozumiesz nagle, że spotykasz się z taką miłością, wobec której wszystkie twoje winy bledną, stają się niczym, że On je odrzuca, nie zwraca żadnej uwagi na to, co w tobie było wstrętne, brudne, obrzydliwe, że kochać się, całego, takiego jakim jesteś, że przygarnia cię ze wszystkim. Wybacz mi, nie potrafię ci tego spotkania opisać. To jest nie do opisania, to jest po prostu nie do pojęcia dla nas na ziemi. Posłuchaj, On nie widzi twoich wad, nie widzi brudu, choćbyś była unurzana w błocie od stóp do głów. On cię kocha, czeka, poluje całe życie na jedno słowo miłości, zezwolenia na pomoc. Czasem jedna myśl wystarczy, jak u mnie, aby już mógł działać. Potrzebna jest tylko dobra wola, zezwolenie na to, aby być uratowanym, tylko wezwanie go, zaufanie mu, prośba, krzyk, myśl. Pomyśl, co by się stało ze mną, gdyby on nie był miłosierdziem. O, Bartku, przepraszam cię, że przerwałam. Może jutro powiesz mi dalej? O, dobrze, wiem, jak to,
co ci mówiłem, przeżyłaś. Ja się cieszę, jeżeli ludziom też się to przyda. Gdyby mogli zrozumieć, jakie jest prawdziwe miłosierdzie Boże, nikt nie mógłby być stracony. Czy teraz wierzysz, że to ja mówię do ciebie? O tak, Bartku, teraz ci wierzę, ja także. Następnego dnia. O witaj Bartku, chciałam cię prosić, żebyś dokończył rozmowy dobrze? O witaj, mówi Bartek. Chcesz, żebym podał ci, co było dalej? Widzisz, nie zauważyłem samego momentu śmierci. Wydaje mi się, że jest on zauważalny raczej dla tych, co żyją dalej, dla obserwatorów. Chociaż nie jest pewne, czy oni też wiedzą, kiedy następuje rzeczywiste przejście, bo tak to nazywamy, trudno nazywać śmiercią zdjęcie ubrania, prawda? Ten, kto sam przechodzi, zbyt jest przejęty, aby zwracał uwagę na uboczne szczegóły dotyczące ciała, takie jak oddech czy ustanie pracy serca. Podobno byłem cały połamany, wiem to z waszych rozmów, ale naprawdę to mało istotne dla mnie. Myślałaś mi wczoraj, mogę mówić mówiłaś, ale w rzeczywistości przecież myślisz, że znasz to uczucie, że pamiętasz je ze snu, tego na temat roku 20. Chyba to jest to. Gdy następuje nagle, bez przygotowania, jest straszne, ale to jest poza czasem, nie można określić, jak długo trwa. Jedną setną sekundy, może jedną tysiączną? 36 to jest rozdzieranie, pytałem się tych, którzy podobnie zginęli, na ogół potwierdzają, ale też powiedziano mi, że jest to nagłe rozerwanie łączności pomiędzy naszym ciałem a nami, a ta łączność jest tak mocna i tak subtelna, że dotyka poprzez ciało i nas samych, dlatego wywołuje taki szok. Widzisz, ból to jest reakcja nerwów, organów materialnych ciała. My tu nie cierpimy poprzez nerwy, ale też odczuwamy, i to o wiele silniej i wyraźniej. To znaczy wiemy zawsze, dlaczego odczuwamy radość czy wstyd, który jest tak intensywny, że może być nazwany bólem. Oto znaczy, że ciało jest jak skafander? Osłania? O tak właśnie jest, jak po wyjściu ze skafandra. I to takiego, co tłumił i łagodził to, co docierało poprzez te powłoki. Wtedy, gdy zostajemy pozbawieni go, czujemy się okropnie nadzy w pierwszej chwili. To jest uczucie przerażenia. Tak było u mnie, gdyż poczułem się bardziej świadomy siebie, zobaczyłem, kim jestem. Widzisz, to nie jest oglądanie się, to jest całkowita i bez żadnych wątpliwości i złudzeń, wiedza o sobie. Wie się, kim się jest, kim jest ten Bartek i co ze sobą zrobił. Że jest taki. Wtedy właśnie wezwałem jego, a on był przy mnie i czekał na to wezwanie. O jakim jest Pan Jezus? Ono trudno jest pisać o tym, ale ja pragnę, abyś wiedziała, a przez ciebie i inni, jakim on jest. Dlaczego mówię ci, a i twoja mamusia i moja matka, on? Zamiast Bóg. Bo widzisz, nie ma słowa, które by mogło wyrazić lub opisać Boga. Jest Ojcem, ale jest i Panem, jest światłością, ale również dobrocią, miłosierdziem, samym dobrem, samą pięknością, czystością, szlachetnością, wielkodusznością. Dla nas po śmierci ciała jest bratem, przyjacielem, przewodnikiem, ojcem i matką zarazem. Dla mnie stał się przebaczeniem, miłosierdziem, wyrozumiałością. On jest tym wszystkim zarazem. Można mówić Jezus albo Chrystus, Zbawiciel, nasz Pan. My w pojęciu On zawieramy to wszystko. Ta myśl o Nim, to pojęcie jest miłością. Napisać tego nie można, ale pamiętaj, ilekroć spotkasz się z tym pojęciem, że jest to określenie pełne najwyższej wdzięczności, zachwytu, miłości. I nikt u nas nie wyraża się inaczej jak z tymi uczuciami. Chcę ci podać dalej, ale wybacz mi z góry, bo nie jest możliwe prawdziwie dokładne podanie tego, co jest poza odbiorem zmysłów, do czego jesteście przyzwyczajeni. Przede wszystkim tu się nie przypuszcza ani nie domyśla, tu się wszystko wie i zna to, z czym się spotyka, nie zaś wszystko w ogóle. Wiem, jak ci zależy na dokładności. Staram się. Powiem ci to, co mogę. Tłumaczenia później, a teraz. Co czułem, tak?
Kiedy zrozumiałem, że on mnie kocha, takiego, jakim jestem, że rozumie wszystko, że zna całe moje życie, że zawsze był przy mnie, że współczuł mi, pomagał, ochraniał i ratował, że to ja sam tę pomoc odrzucałem, że daną mi wolną wolę poświęcałem z reguły na wybór nie tego, czego dla mnie pragnął on, ale tego, co niosło mi zawsze szkodę, i że on robił wszystko, na co ja przyzwalałem jak rzadko, aby mnie uratować. To był szok. A to był jeden moment. On był przy mnie, aby mnie uratować, osłonić i nie pozostawić ani chwili dłużej w samotności i rozpaczy, abym od razu wiedział, że on mnie zabiera, kocha i cieszy się, że może mnie mieć. Czy ty to rozumiesz? Mnie, on. Po takim życiu, on się mnie nie brzydził, nie odpychał. A on, to czystość, to blask, ciepło, szczęście. Wiesz, on dostosowuje się do nas. Gdybym zobaczył, jakim on jest naprawdę, nie zniósłbym tego. Do mnie zbliżył się jak starszy brat, jak ojciec, jak przyjaciel. Nie czułem lęku. O czy ty od razu uwierzyłeś panu? O czy uwierzyłem? Jemu? Kiedy czujesz się tak kochaną, wierzysz. I ja wierzyłem, czułem, pojmowałem jego miłość. Tak, od razu wiedziałem, że to jest on, Jezus Chrystus. Był piękny, ale nie mogę ci opisać szczegółów. Był piękny, promienny, szczęśliwy, szczęśliwy, zrozum to dobrze, z tego, że mnie ma. To szczęście udzieliło się i mnie. Poczułem się wolny i 37 bezpieczny. Zrozumiałem, że jestem uratowany już na zawsze, że jestem nieśmiertelny, nie do zabicia i że jestem kochany, zrozumiany, wytłumaczony, dlatego że Bóg jest i że jest taki. Coraz więcej i coraz szybciej zacząłem pojmować. Zrozumiałem, że to wszystko, co pisałem ci poprzednio, jest dlatego, że Bóg jest. To była prawda. Wszystko, co mi mówiono, było prawdą, a ja w to nie wierzyłem. Jak mogłem? Dlaczego odrzucałem? A jednocześnie to, co jest, jest nie do opowiedzenia i opisania ani oko nie widziało. Z listu FŚW. Pawła. Gdybym to wiedział. Gdybym to rozumiał. Żyłem jak ślepy, zmarnowałem życie. Te wszystkie myśli to był też moment. On był przy mnie, widział je, rozumiał, nie pozwolił, aby trwały dłużej, on jest taki delikatny, taki rozumiejący nas. Nie chciał, albym od razu przeżywał wstyd. Chciał mi dać radość, wiesz, tak jak choremu dziecku. Zrozumiałem, że nie przyszedł po mnie sam, to nie są słowa i nawet nie słowo w myśli. Całość przeżycia rozumie się, Pan nasz jak gdyby cofnął się i wtedy zobaczyłem matkę i brata, przyjaciół, kolegów z partyzantki, z powstania, z więzienia. Oni byli wszyscy, czekali. Widzisz, radości takiej i szczęścia naszego nie da się opisać ani zrozumieć. Po przerwie. O Bartku, chcę ci serdecznie podziękować za to, coś mi podał. To są przecież twoje jak najintymniejsze sprawy i wiem, że musiało być ci bardzo trudno opisać o tym. Tym bardziej jestem ci wdzięczna. Nigdy nie możemy wiedzieć za dużo o Bogu i Jego miłości do nas. Cieszę się, że mogłem to zrobić. Widzisz, ja szukam sposobu wyrażenia mu swojej wdzięczności. On rozumiejąc mnie dał mi tę pracę, przez którą staram się cośkolwiek chociaż wykazać się, pokazać, że nie jestem niewdzięczny, że rozumiem, jakim cudem było uratowanie mnie. Całe życie nie dano mi możliwości, poza okresem wojny, ujawnienia, kim właściwie jestem. Nie wykazałem się niczym twórczym, pomimo że pragnąłem tego. Nie mogłem służyć i prawdopodobnie to było przyczyną, że tak bardzo spodliłem się. Nie ma co ukrywać, tak było. Ale widzisz, mogę to odrobić. Twoja zgoda daje mi możliwości bardzo duże, a przecież jedno twoje słowo nie wystarczyłoby, aby mi to uniemożliwić. Doceniam to. Jesteś dla mnie teraz przyjacielem, bo rozumiesz mnie. Rozumiesz mój stan, moją szansę i chcesz mi to ułatwić. To jest właśnie przyjaźń, zrozumienie i chęć pomocy. Przyjaźń 1968 rok. Mówi matka. O, przyznaj się, ucieszyłaś się z tego,
że Bartek nazwał cię przyjacielem. Widzisz, on nie rozumiał, że ty postępujesz w stosunku do niego tak, jak postępuje prawdziwy przyjaciel. Po prostu łączył przyjaźń z kumplostwem, z koleżeństwem broni. Jego matka, brat wytłumaczyli mu to, otworzyli oczy, zdefiniowali. On też się uczy, ale tu, kiedy się już raz coś zrozumie, nie zapomina się. Tu jest bardzo szybki wzrost wiedzy i chociaż Bartek przyszedł z własnymi pojęciami, szybko jej koryguje i zmienia, bo chce tego. Pragnie jak najszybciej przygotować się do pracy. Wie, że okazano mu zaufanie jak gdyby na wyrost, że od niego dużo zależy, to znaczy, że jest to próba nowej formy współpracy was z nami, że jeżeli on zawiedzie, zostanie wyłączony z niej, a tobie sprawi zawód. Drży o to, aby nic nie zepsuć, chyba sama to rozumiesz? Cieszymy się, że jesteś wyrozumiała. Bartek był szczęśliwy, że się zrozumiała tak dobrze jego informacje, jego intencje wykazania ci i innym ludziom na własnych przeżyciach, jaki jest stosunek Chrystusa Pana do nas, jak wielka jest jego miłość. 20 maja 1968 mówi Bartek. Oto nie ma hierarchii ani stopni wojskowych, jest przyjaźń i zawsze chętna pomoc. To właśnie jest wspaniałe. 38 Chciałem cię zawiadomić, że poznałem twojego kuzyna Jasika St. Żołnierzak, zamordowany w więzieniu przez zubowców. Zgadaliśmy się, że właściwie tylko przypadkiem nie poznaliśmy się w życiu. To jest zabawne określenie, bo życie prawdziwe to jest dopiero tu, nasze. Powiedz sama, czy taką wegetację, jak była moja, można nazwać życiem? Tak, ja byłem niewolnikiem podwójnie, bo i z własnej woli i wyboru nałogu, ale przecież i wy wszyscy prawie nic zrobić nie możecie dla wspólnego dobra. Ten jest przyjacielem. O, chciałaś wiedzieć, jaka jest moja definicja przyjaźni? W życiu była inna, bardzo powierzchowna, a teraz sądzę, że prawdziwym przyjacielem jest ten, kto drugiemu okazuje pomoc i podtrzymuje go w drodze ku Bogu, kto wskazuje mu prawdziwe wartości i sposób, w jaki ten mógłby do nich dojść, kto nie spycha nigdy w dół, nie pogardza, nie odrzuca, ale i nie toleruje lub nie zachęca do czynienia zła sobie i innym. Ten jest przyjacielem prawdziwym, kto widzi w nas i pomaga nam wydobyć z siebie to, co w nas jest najlepszego, kto zachęca i podnosi z upadku, kto nigdy nas nie potępia, a stara się wytłumaczyć, kto nas szanuje. Myślę, że to jest właśnie definicja przyjaciela. Wierność i głęboka prawdziwa życzliwość, pewność, że zawsze można na tego kogoś liczyć, też wydają mi się ważne. I to już w życiu ceniłem, ale czym jest przyjaźń, ku czemu powinna prowadzić, zrozumiałem dopiero tutaj. Pomogli mi w tym moi bliscy. Wiesz, zdumiewające jest, jak mało rozumiemy, jak mało zastanawiamy się żyjąc. Przecież po to żyjemy, żeby wyciągać wnioski z naszych błędów, żeby je naprawiać, znaleźć wreszcie ten nasz własny kierunek i nim pójść, dojść, osiągnąć metę przed śmiercią, a tymczasem prawie nikomu się to nie udaje. Wiesz, że właściwie to jest niesłychane. Ciągle od nowa się dziwię. Nie mogę przyzwyczaić się do myśli, że można tak po prostu normalnie, bezpośrednio rozmawiać. Przecież ja jestem umarły, pochowany, leżę na cmentarzu jako Bartek, cały, w komplecie choć połamany i tam się rozkładam. Tak myślą o mnie. Wiem o tym, słyszę. O kto tak myśli? O właściwie wszyscy. Pomyśl tylko, takie rozmowy, przecież tego nie ma, o tym się nie wie, nie mówi. I że też właśnie ja mogę. Słuchaj, właśnie ja, taki najgorszy, zmarnowany, przegrany, wariat, pijak, niebezpieczny bandyta. O tak nikt z nas nazwać cię nie mógł. O wiem, ten tytuł nosiłem z dumą. Bali się mnie łajdacy. Jak oni się cieszyli moją śmiercią. O sposobie myślenia i widzenia opytasz, czy się identyfikuję wciąż z tymi epitetami. No, jestem nadal Bartkiem, kim mam być, jestem nim. Mam ten sam charakter, sposób rozumowania, myślenia, pamiętam wszystko i to o wiele lepiej, możesz mi wierzyć, no po prostu nic się nagle nie zmieniło, bo nie mogło.
Czy cię to zraża? O nie, Bartku, ale trudno mi wyobrazić sobie twój obraz teraz. O czym mam się opisać? My się tu widzimy wzajemnie. Poznasz mnie od razu. Jestem sobą, tylko takim w najlepszej formie. Tak jakbym się umył, uczesał, specjalnie czysto ubrał, był trzeźwy, zdrowy, wypoczęty. Tyś nigdy nie widziała mnie szczęśliwego. Musisz sobie wyobrazić, ale z tym wszystkim, to jestem ja. Tu się zmienia sposób widzenia i pojmowania. Nie patrzy się tylko oczyma, widzi się sobą, widzi, wyczuwa i rozumie, razem. Jeżeli jestem przy tobie, tak jak w tej chwili, to widzę cię, wyczuwam twój nastrój, stan psychiczny, słyszę twoje myśli do mnie, a także czuję twoje 39 zmęczenie, ale i spokój. To, że nie wątpisz teraz w moją obecność, że jesteś nastawiona życzliwie, że rozmawiasz ze mną swobodnie, bez napięcia, zdenerwowania czy podejrzliwości. Widzę, że mnie rozumiesz. Chcę ci też powiedzieć, że to, w co jesteś ubrana i jak jesteś uczesana, jest tak nieistotne, że nie widzę tego wyraźnie, ale za to czytam to, co piszę twoją ręką, a właściwie słuszniej będzie określić to jako co piszemy razem. Trudno mi określić porę dnia, ale wnioskując z zapalonej lampy, jest wieczór. O, a kwiaty widzisz? O tak, bukiet kwiatów, bzy. Jeżeli ześrodkuję na nich uwagę, widzę je wyraźnie, i kolor, i kształt. O, a czy widzisz szczegóły? O, gdyby to było potrzebne, to bym zobaczył dokładnie każdy szczegół w pokoju. Ale po co? Tu ci nic nie zagraża. Co innego, kiedy jesteś wśród ludzi albo gdzieś wchodzisz, wtedy zwracam uwagę na wszystko. O, wygląda na to, że oglądanie naszego świata was męczy? O, to nie wymaga siły, wysiłku, to tylko akt woli. Chcę to widzieć i widzę, tak samo, jak stan psychiczny i stosunek ludzi do ciebie, bo to jest ważne. Tak się cieszę, że moja matka podoba ci się. To ona umożliwiła mi wejście tu, wychowując mnie w miłości i szacunku dla spraw Polski. To szczęście zawdzięczam matce. Ona mnie tu prowadzi. O, czy można ci zadać kilka pytań, takich nie bardzo istotnych? Chciałam cię zapytać, czyś ty siebie, swojego ciała po śmierci wcale już nie oglądał? Nie byłeś przy nim? O, jakby ci to wyjaśnić? I byłem, i nie. Byłem z nim jak gdyby związany, ale go nie oglądałem. Nie wiem, jak wyglądałem po śmierci, po prostu wcale nie miałem ochoty tego zobaczyć. Wiedziałem, że to był wypadek. Wiesz, to jest tak, skoro jesteś, istniejesz nadal, no to co cię obchodzi, co kto robi z twoją suknią? Chyba, że komuś na tym zależy, mnie, nie. Ale wiedziałem, że wiozą mnie do mojego miasta, że wiele osób przeżywa pewien szok na wiadomość o tym wypadku. Czułem ich myśli, i twoje też, a ponieważ na ogół wszystkie były myślami o mnie jako o moim trupie, więc rozumiałem, że identyfikują mnie z moim ciałem. Wiesz, że śmiać się chce i płakać, takie to się wydaje śmieszne i naiwne po prostu, a jednocześnie nie ma możliwości sprostowania, człowiek jest bezradny. Z drugiej strony pamiętałem swoje reakcje na śmierć kolegów i teraz wiem, co oni czuli. W tym okresie, jeśli to tak można określić, byłem ze swymi bliskimi, przeżywałem radość spotkania, szczęście z poczucia swobody, wolności, wyzwolenie od nałogu. Myślałaś parę razy o tym, czy tu nie mam ochoty na picie alkoholu? To by było jak kąpiel w szambo, trudno inaczej to określić. Na to nikt nie ma ochoty. Tutaj widzi się wszystko prawdziwie, o, tu zło jest złem, a dobro, dobrem, czuje się to, rozumie, wie natychmiast, bez sprawdzania, bez wątpliwości. Od początku, tutaj widzi się wszystko inaczej, prawdziwie. Tego nie trzeba się uczyć. W jednym momencie otwierają się jak gdyby oczy, zaczyna się widzieć prawdziwy obraz rzeczy, takich jakimi są w istocie. A także ludzi. I siebie, to jest straszne. Tak jak na bielnie możesz powiedzieć czerń i uwierzyć w to, tak i o sobie wiesz prawdę, i to całą. To, co wymykało się twojej uwadze, co wydawało się mało ważne, błahe,
wszystkie głupie sztuczki, żeby zamydlić sumienie, usprawiedliwić się i wytłumaczyć wszystkie uniki w życiu. Każde zdarzenie, nawet najdrobniejsze, o ile zaważyło na twoim dalszym postępowaniu w sposób pozytywny lub nie, widzisz tu bardzo wyraziście i rozumiesz jego konsekwencje. Posłuchaj, będę ci pomagał, o ile mi pozwolisz, aby cię to nie spotkało. Właśnie dlatego, że tak dużo zła i błędów zrobiłem sam, wiem tak dobrze, co jest błędem i jakie może mieć skutki. Ja cię nie chcę uczyć, nie pomyśl sobie tego. Chcę, żebyś przeskakiwała wszystko, na czym ja się potykałem, żeby ci oszczędzić wstydu, tylko dlatego. 40 o Bartku, jeżeli w tym mi pomożesz, staniesz się moim prawdziwym przyjacielem, nie tylko w naszej pracy, ale przyjacielem w drodze. To jest moim osobistym. Rozumiem to. Kto jest tak poobijany przez życie, jak ja nim jestem, chciałby stać na drodze z latarnią, z sygnałem świetlnym, z syreną, i ostrzegać innych. O przyrodzie, ja to wszystko widzę. 25 maja 1968 mówi Bartek. O zawsze kiedy zechcesz, będę. To jest nie tylko możliwe, ale zupełnie pewne. Przecież choć tyle możemy dla ciebie zrobić, żeby być, kiedy ty masz czas na rozmowę. Pomyślałam, że szkoda, że Bartek nie widzi tego wszystkiego, co ja. Byłam w parku po niemieckiego pałacyku myśliwskiego. Park przechodził w las. Kiedy wzięłam pióro do ręki, Bartek powiedział, o słyszę cię. Chciałbym, żebyś wiedziała, że ja to wszystko widzę, czuję. Dlatego nie mogę żałować, że straciłem, bo nic nie straciłem, a tylko zyskałem. Nie mówię o najważniejszych sprawach, ale o tym, o co mnie pytałaś. Nie tylko wiem, że jest wiatr, ale odczuwam jego zapach i nasilenie. Widzę niebo i chmury na nim, czuję ciepło słońca, widzę nawet te owce pod świerkami. Dla mnie też liście są liśćmi, a drzewa drzewami. To są resztki szpaleru, prawda? Powiem ci, co to za drzewa, chyba graby, prawda? Wiesz, tego, czego w życiu nie wiedziałem, i tu nie wiem, ale mogę zawsze dowiedzieć się, chodzi o nazwę przyrodniczą, ale myślę, że to są jednak graby. Jestem tu z tobą, boś mnie zapraszała, a i bez tego też byłbym, ale nie narzucając ci się. Wiesz, nie jest łatwo zdefiniować, jak albo czym odczuwamy czy widzimy. Nie zmysłami cielesnymi. Bo ciało moje w tej chwili rozkłada się na cmentarzu wojskowym. Bartek został tam pochowany jako kawaler krzyża Virtuti Militari. Ocieszę się, że tam leżysz. O zawsze marzyłem, aby tam leżeć, ale to się nie da. O jak to? O tam nikt nie leży, tylko ubrania, powłoki, taki zbiór pamiątek po nas. Przychodzimy tam spotkać się z wami, kiedy przychodzicie na groby, ale o wiele przyjemniej jest na przykład tu. Jeżeli chcesz, to dowiem się dokładnie i wtedy ci podam. Mogę tylko od siebie dodać, że tu się widzi i odczuwa szerzej, więcej, wyraźniej, jak gdyby rozróżniając każdą rzecz obiekt. Więcej jest radości odbierania. Mówiliśmy o poległych przyjaciołach Bartka. Oni wszyscy tu są. Nawet nie wiesz, jak wysoko ceniona jest śmierć za ideę, o ile nią była w rzeczywistości. Ta była. Oni wszyscy bili się za wolność kraju, a nie o stanowiska, karierę czy inne korzyści osobiste. Ocieszę się, że czytasz te wspomnienia i notatki. To było osobiste, inaczej nie umiem, chociaż starałem się możliwie mało odkrywać. Ty bardzo wychwytujesz to. Tak, wiem, że rozumiesz mnie, ale też nie wiem, na czym to polega. Dlaczego mnie rozumiesz? O nie wiem. A ty skąd o tym wiesz? O wiem, boś sama o tym myślała. Słyszałem. O myślałam o tym, że gdybym cię lepiej rozumiała w życiu, może mogłabym więcej ci pomóc? O nic by się nie dało zrobić. Wiem teraz, że ci ręce opadały po prostu po rozmowach ze mną. Widzisz, byłem już zbyt zmęczony, wewnętrznie. Nie byłbym zdolny do przyjęcia tego, o czym całe lata marzyłem. Tak, wiem, nie tylko marzyłem, ale piłem, staczałem się coraz niżej. Nie 41 można z rynsztoku iść służyć Polsce. Trzeba wybierać.
Ja wybierałem źle, zawsze źle, przez wiele lat. To robi swoje, człowiek jest już niegodny. O, przestań się ciągle oskarżać. O, widzisz, to nie jest ekshibicjonizm, to jest prawda. Mówię ci o tym, bo tak jest. Nie proszę cię o pocieszanie, bo za swoje winy płaci się samemu i żadne pociechy tu nie pomogą. Tyś mi dała szansę odrobienia, spłaty długów, a to jest więcej niż wszystkie pociechy razem wzięte. Wiesz, cieszę się na moment twojego przyjścia, tu. Tak bym chciał cię w nasze życie wprowadzić, widzieć twoje zdumienie i zachwyt. O, może nigdy do was nie przyjdę? O, nie myślisz tego poważnie. Jakbyśmy mogli dopuścić, żebyś po tym, co dla nas robisz, nie znalazła się z nami. To by musiała być z twojej strony świadoma zła wola, nienawiść, zdrada. Nie wyobrażam sobie tego. O, mogę robić źle niechcący. O, podświadomie i niechcący nigdy Boga nie zdradzisz ani Polski. Tego trzeba chcieć. Nawet o tym nie myśl, to absurdalne. O, może nie wykonam tego, co powinnam? O, też nie. Nikt od ciebie nie żąda więcej, niż możesz zrobić. Przecież wiemy, że masz mało sił, ale wiem, że my ci dopomożemy, że będziesz silniejsza w przyszłości. To atmosfera ogólna tak bardzo wszystkich przytłacza. W Królestwie Miłości 26 maja 1968 mówi matka. Ocieszymy się bardzo z matką Bartka i jego bratem z waszego szybkiego zżywania się. Ty nie wiesz, dlaczego go tak dobrze rozumiesz, a on tak samo. Pytał nas o to po wczorajszej rozmowie z tobą. A to takie proste, macie razem współpracować, bo tak on sobie życzy. On wam chciał dać to szczęście, ten niezwykły dar, z którego tak mało zdajesz sobie sprawę. On was widział w tej pracy, zanim urodziliście się, znał was i rozumiał oboje. Każde z was uzupełnia cechy drugiego, ale jednocześnie macie dużo cech wspólnych, podobieństwo psychiki, braterstwo jak gdyby, bez niego nic bez waszej współpracy nie wyszło. Bartek dał do niej bardzo duży wkład cierpienia, pragnienia służenia, działania. Ty też, ale inaczej, cierpieniem czekania, odrzucenia, niepotrzebności. Wiem to teraz i rozumiem, jak było dla ciebie ciężkie do tego stopnia, że pomimo półtora roku naszej pracy jeszcze się od niego nie uwolniłaś. Teraz jednak rozumiesz, czym jest ta współpraca i chętnie przygarniasz ludzi z obu światów. Moja malutka. Trzeba było do tej wspólnej pracy takich cech, jakie wy macie lub wyrobiliście w sobie, fantazji, wyobraźni, a nawet tego zamiłowania do przygody, niespodzianki. I ja to mam, inaczej też trudno byłoby nam zrozumieć się. Widzisz, jeszcze ci brak radości życia, tej dziecięcości, która jest w tobie ukryta, ale kiedy czasy się zmienią, i ona się wyzwoli. Wasza praca musi być radością, szczęściem. Pomyśl, pokonanie takiej zapory, współpraca tych, co wiedzą, rozumieją i kochają, z tymi, co kochają i mogą działać w materii, a tylko często się gubią, dla Bartka ponad wyobrażenie wspaniała, fascynująca, tak jak wszystko w życiu było potworniejsze, brudniejsze, niż mógł to sobie wyobrazić. Ale czy inaczej doceniłby tę pracę, to szczęście? On jest tu tak niedawno. Tak bardzo jeszcze związane z wami. Zna sytuację, ludzi, fakty, wszystkie realia, także będzie ci ogromną i rzeczywistą pomocą w życiu. Cieszymy się, patrząc na was, ja specjalnie, gdyż od twojej dobrej woli wiele zależało. Bartek w życiu już nie był zdolny do zrozumienia cię ani zaskarbienia sobie twego zaufania. Był więc teraz zdany tylko na ciebie, a to... żeś tak natychmiast i z całego serca pospieszyła mu z pomocą, dało mu te szanse pracy, ale i zaskarbiło całą jego wdzięczność, tak że w pierwszej fazie waszej pracy też odrobiła jego niedociągnięcia. Jestem dumna z ciebie, żeś to zrozumiała i chciała. To są 42 trwałe fundamenty przyjaźni. Bartek nadal nie rozumie, dlaczego jesteś taka dla niego. Powoli zrozumie. Chrystus podzielił się z nami możnością ofiar, widzisz, tak jest w naszym królestwie, w królestwie miłości. Bierzemy z niego przykład. Chrystus, nasz Pan, brat, zbawca i ojciec,
Nasz najbliższy przyjaciel miał moc osłonięcia nas wszystkich, odkupienia, ale i nam dał te możliwości. Podzielił się z nami swoją najcudowniejszą bronią, możnością ofiary. Ty rozumiesz, że można za kogoś ofiarować życie, ale nie wiesz, że można wszystko, można odrobić, naprawić, odcierpieć, przejąć na siebie to, czego ktoś inny dźwigać już nie miał sił. Na ziemi nie tylko jedni na drugich ciężary zrzucają, również można je z innych zdjąć. Nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół swoich, i to dzieje się ciągle. Wiesz, że matka Bartka okupiła jego uratowanie ostateczne, a brat, nieraz, jego życie, ale dlatego też są tutaj wszyscy razem. Nie tylko dlatego, ale każda miłość większa niż miłość siebie podnosi i zbliża człowieka do Boga. Wiesz, że Królestwo Jego miłości obejmuje i was i nas, wszystkich, którzy kochamy Go, tu i u was na ziemi. Tylko wy kochacie Go często przez zasłony, a my wprost. Mówiłam ci, że i zasłony dał nam On, z miłości, aby wam, w materii łatwiej było pokochać Jego, niematerialnego. Najbliższą Mu zasłoną jesteście wy sami, dlatego ilekroć ktoś z was osłania, sobą, podnosi ciężar drugiego człowieka, zbliża się sami zbliża tego drugiego ku Jezusowi. Jedni drugich ciężar noście, to jest to. Cieszę się, że się zrozumiała, jaki ciężar dźwigał Bartek, że cię to nie odrzuciło od niego, a przeciwnie, tak bardzo zaczęłaś mu pomagać. Tak trzeba. Widzisz, ciężary pozostają na ziemi, ale wstyd sugięcia się pod nimi trwa nadal. Bartek nie wie, nie rozumie tego, że ciężar, który dźwigał był ponad jego siły. Nie rozumie, bo nie wie ile, a właściwie jak mało miał już sił. Gdyby mu inni nie dorzucali, a pomogli, mógłby się podnieść. Widzisz, Bartek nie znalazł Szymona Cyrenejczyka, nie spotkał w życiu bliźniego poza matką, która niosła wszystko, co mogła, ale nie była w stanie zdjąć wszystkiego. Dlatego dla Bartka miłosierdzie Jezusa było czymś nie do zniesienia, czymś za wielkim, za dobrym. A przecież takiego właśnie potrzebował po życiu, w którym nie było dla niego nawet najmniejszego. Chrystus go znał i rozumiał. Wynagradza mu brak miłości, brak miłosierdzia, brak, jaki Bartkowi okazywali jego bliźni, takie same dzieci Boże, ci, na których Jezus liczył, byli przecież nawet chrześcijanami. Jeśli człowiek bliźniemu, którego głód zna, nie daje chleba, to daje mu nie nic, lecz kamień. Widzisz, Bóg uzupełnia ze swego nieskończonego miłosierdzia głód dobra, jeżeli spotkało to w życiu któreś z jego dzieci zawsze z winy innych. Bartek był zagłodzony tak, że nie czuł już tego potwornego głodu, potrzeby miłości, dobroci i miłosierdzia. Był skamieniały. Ale już daje. Teraz wiem, że poznałaś go na tyle w życiu, aby móc chcieć z nim współpracować teraz. Na pomoc tam było już za późno, o całe lata. Chodziło o ratunek ostateczny, bo to się już ważyło. Bartek był obezwładniony, związany, omotany, albo ponieważ była w nim nadal wielka żywa miłość, gotowość w każdej chwili do nowej ofiary, ponieważ kochali go tu i za niego oddali Bogu życie i zdrowie, cierpienia i śmierci, ponieważ Bóg jest miłością, kocha nas bezgranicznie i rozumie do dna, jest tutaj. Jest kochany, otoczony bliskimi i otrzymał możliwość takiej pracy. Właśnie dlatego. Mówi Bartek. O witaj, mówi Bartek. Naprawdę chcesz ze mną mówić? Wiesz, nie przypuszczałem, że tak będzie. Tu spotykają mnie same radości, teraz, gdy ja już wiem, że na nic nie zasłużyłem sobie. Pomyśl, gdybym w życiu spotkał choć setną, tysiączną, stutysiączną część tego szczęścia, byłbym innym człowiekiem, inaczej bym żył. Wiesz, że jedynie nadzieja na odpracowanie, zasłużenie 43 sobie, wysłużenie zatarcia win sprawia, że nie jestem zrozpaczony niemożnością odwzajemnienia tej miłości, z którą się spotkałem, która mnie objęła, otoczyła, w której żyję. Śmierci nie ma. 11/17/1968 rok. Mówi Bartek. O, żebyś ty wiedziała,
Jak ja się wstydzę swojego postępowania w życiu, jak ciężko mi z tym. Ile bym dał, aby móc cofnąć to, co robiłem? O czy nawet za cenę powtórzenia życia? O tak, nawet za cenę przeżycia tych wszystkich rzeczy po raz drugi, a nic gorszego już by być nie mogło. Ale tu być czystym, z podniesioną głową móc ludziom patrzeć w oczy. Tu jest życie i tu jest wieczność, a tam to tak bardzo krótko trwało. Mogę pomagać, o wiesz, że leżałem, jeżeli chodzi o picie. Tu przegrałem w pełni, a zacząłem przegrywać w konsekwencji na innych frontach. Nie wiem, co mógłbym zrobić, gdybym dalej żył, ale nic dobrego. Już bym nie naprawił win, bo sił na to nie wystarczyłoby mi. Najlepiej nie robić zła, ale jeśli już się zrobiło, to naprawiać od razu, bo można nie zdążyć. Tak, wygrałem walkę o szacunek dla siebie w czasie więzienia, w najcięższym okresie życia. Najgorszy był po śmierci mojej matki. Wtedy zrozumiałem, że wszyscy inni zawsze będą mi obcy. Nie znają mnie lub nie szanują i nie chcą pomóc. Jeszcze wygrałem sprawę zawodu. Jednak komponowałem, grano mnie. Jednak walczyłem o wiele spraw, o honor kolegów, o pamięć o nich i ich czynach, o sprawiedliwy osąd. Pomagałem też tam, gdzie mogłem. Wiesz, dlaczego ci to mówię? Tak, pragnę, abyś mnie rozumiała, ale też i dlatego, że w tym, o co walczyłem, mogę pomagać innym. Także zawsze możesz liczyć na moją pomoc, skuteczną w takich sprawach. Słyszę każdą twoją myśl o mnie. Cieszę się, że jesteś dumna ze mnie w okresie wojny. Naprawdę, z tego okresu nie dowiesz się nigdy o żadnych świństwach z mojej strony. Ja naprawdę służyłem z całych sił i serca. Żebyś wiedziała, co to jest za szczęście, kiedy się nagle spotyka twarzą w twarz tych, którzy byli odliczeni na straty, wykreśleni jako straceni dla nas na zawsze. A tu nagle okazuje się, że żadnych strat nie ma, że ludzie nie giną, nie przepadają, że są żywi, tacy sami, serdeczni, życzliwi, koleżeńscy, że wreszcie x razy już ci pomogli w życiu i ty dopiero teraz widzisz, że nie zapomnieli cię, przeciwnie, czekają, są bardziej bliscy nawet niż byli. Natychmiastowa pomoc. O, chciałaś wiedzieć, w czym mi pomogłaś najbardziej, kiedy mówiłem, że udzieliłaś mi natychmiastowej pomocy. Przede wszystkim tym, że podtrzymałaś kontakt, że wiedziałaś, że jestem, żyję i potrzebuję pomocy. Prosiłaś za mnie, tłumaczyłaś mnie, to jest modlitwa, ale to jest też wstawiennictwem, braterską protekcją jak gdyby. Dla nas to jest poczucie łączności. Nie czujemy się wtedy tacy wydarci, zmuszli i odrzuceni gdzieś na bok. Gdy ty tu przyjdziesz, sama zrozumiesz, jak to się odczuwa. Pomimo miłości i bliskich wszystko jest przerażające, obce, inne. Mam nadzieję, że dla ciebie takim nie będzie, ale jeżeli się nic 44 nie wie albo ma bardzo mętne wyobrażenia, jak ja, i do tego mylne, jest to niesamowity szok. Ciągle ci się wydaje, że to sen, że to nie może być prawda. Masz wrażenie, że za chwilę obudzisz się i wrócisz znów, a ziemia wydaje ci się czymś w rodzaju nory, gdzie człowiek chciałby się zaryć wraz ze swymi winami, żeby go nikt nie oglądał w świetle dziennym. Nagość duchowa, o wiesz, co to jest nagość duchowa? Tak, przechodzimy tam. Wszystko, co na ziemi udawało nam się zamazać, zapić, przesłonić, tu staje w całej prawdzie. Nie ma możliwości zakłamania się, wykręcenia i nie chce się tego. Ale jeżeli ogląda cię w takim stanie ktoś, kto za ciebie zapłacił własnym życiem, obdarował, pomagał i chronił, kto ci wreszcie wszystko wybaczył i wyratował w ostatniej chwili od zagłady, kto cię tak kocha, jak on nas, to jest tak straszliwy wstyd, poczucie nieodwracalności czynów, słów i myśli. Nie ma innego marzenia, jak tylko, żebym mógł teraz wrócić, mieć szansę odrobienia, naprawienia. I wie się, że to jest już niemożliwe. To tak, jak wkroczenie do sali tronowej władcy świata w obecności całego dworu w brudnych, cuchnących szmatach. Ukryć się tego nie da, przy czym wszyscy wiemy, że dobrowolnie się te szmaty nałożyło, oni wszyscy i ja sam.
Tego się nie zapomina. Można się potem myć i czyścić, robię to teraz, ale pamięć takiego wejścia pozostaje. Tak, gdyby on sam nie skrócił mi życia, wszedłbym jeszcze gorzej albo na zawsze drzwi byłyby przede mną zamknięte. Oto nie jest możliwe. Przecież tyś kochał Polskę, walczyłeś aż do śmierci, sama to widziałam. Byłeś tak bardzo słaby i chory, a przecież nie ustępowałeś. To było bardzo piękne. O, dziękuję ci. I to samo mówiłaś mi wtedy, zaraz po wypadku. Ale, widzisz, ja naprawdę nie wykazywałem Polsce miłości. Jeżeli niszczyłem siebie, przez pijaństwo, stawałem się niezdolny do służenia jej, sam odrzucałem służbę. Cóż z tego, że walczyłem o byt, o zawód, o możność życia w ogóle, jeżeli przekreślałem, pijąc, możność takiej pracy, jaką bym mógł mieć, możność wykazania swojej miłości. O, a w czasie wojny? O niej wystarczy wykazać ją w młodości, przez kilka lat przy sprzyjających warunkach, które same cię pchają w walkę, gdy po prostu innej drogi nie było. Oto kształt miłości. O, kształtem miłości jest całe życie, do końca. Śmierć powinna być podkreśleniem rachunku, kropką, ostatnim zdaniem, wtedy jest dobrze. Dziękuję ci za twoje dobre myśli. Widzisz, trudno, żebym nie miał wcale dobrych cech. Tak, wierność i odwaga, ale i one zostały mi dane, wpojone przez tradycję, wychowanie, nie mogłem być inny. Cała bieda w tym, że tam, gdzie mogłem wybierać, nawalałem, jakże często. Wiesz, staram się mówić poprawnie, ale czasem coś mi się wyrwie. Tu przecież sposób myślenia pozostaje ten sam, nie mogę mówić językiem słowackiego, tylko swoim własnym. Owszem, pisałem lepiej, ale kiedy rozmawiam z tobą potocznym językiem, wpadam czasem w stare nawyki. Jak to się stało, żeś ty mi w ogóle chciała pomagać po wypadku? Wybacz, że tak mówię, albo przecież to nie jest śmierć. Śmierci w ogóle dla nas nie ma. Jak nas widzą 29 czerwca 1968, mówi Bartek. Odziwisz się, że mówię inaczej niż w życiu. Ale ja przecież żyłem jak ślepy. Widziałem skutki, ale nie rozumiałem przyczyn. Niczego nie widziałem całościowo, tylko wyrywki. Dlatego wszystko wydawało się takie obłędne, nielogiczne, bezsensowne, okrutne i niesprawiedliwe. Lecz 45, jeśli już widzę, ogarniam i pojmuję całość spraw ludzkich, prawa rządzące nami i ich konsekwencje, nie mogę, sama rozumiesz, udawać ślepca. Poza tym pragnę ci jak najdokładniej podać przebieg zdarzeń, a czyż mogę to zrobić bez nakreślenia ogólnego zarysu sensu podskórnego, prawdziwego znaczenia faktów? Tu uczymy się inaczej. To tak, jak gdyby niewidomy nagle przewidział. Całe życie słyszał o słońcu, ziemi, drzewach i tym podobne. Jeżeli je zobaczy i raz mu je nazwą, nie może pomylić drzewa ze słońcem. Już na zawsze wie, że słońce to słońce, rozumiesz? To samo jest z prawami bożymi. Jeżeli poznasz je i widzisz ich działanie wstecz w dziejach ludzkości, a i wszechświata. Oczy wszystko możecie zrozumieć? Oto jest bogactwo. Na poznanie go trzeba chyba wieczności. To jest taka wspaniałość, która przekracza naszą zdolność objęcia jej, ale cieszę się na myśl, że będę ci mógł część objaśnić, wprowadzić, wskazać. O ile pozwolisz. Oczuję twoją radość. O tak, to jest po prostu dziecinna radość. Szczęście ze znalezienia się w naszym świecie, szczęście z dzielenia się nim naszym Bożym, duchowym światem. Wracam do sedna, tu już nie możesz patrzeć inaczej, jak poprzez porównanie faktów z prawami Bożymi. Widzisz od razu wszelkie odchylenia i błędy, tak jak błąd w rachunku, gdy porównujesz na przykład z tabliczką mnożenia. Pomoc, o, chciałbym ci powiedzieć, że nie stałem się nagle pobożny. Tu trudno mówić o dewocji. Tu zna się całą wielkość miłości Boga do nas i samemu jest się jej chodzącym dowodem. Każde zbliżenie do Niego jest szczęściem. On je nam daje, jest Nim. Dlatego tak ci jesteśmy wdzięczni za zapraszanie nas do współuczestniczenia w twoich spotkaniach z Jezusem Chrystusem, Panem naszym, chodzi o komunię SW.
I ty kiedyś zrozumiesz znaczenie komunii i mszy świętej, ale wierz mi, to jest spotkanie z Nim, z miłością, szczęściem, łaską. Wiesz, nie chciałbym ci zrobić przykrości, ale ty nie wykorzystujesz tych spotkań. Wtedy można prosić o wszystko, wypraszać, przedstawiać, interweniować, bronić. On tego pragnie. On czeka na takie prośby. Czy pozwolisz, że i my będziemy wtedy prosili, tyle mamy próśb, w Twoim imieniu, dobrze? O tak, ale przypominajcie mi o potrzebach ludzkich. O dobrze, będziemy i to robić. Wspólnie, razem, Ty w naszym, a my w Twoim imieniu. O czy tak można? O wszystko można, co płynie z miłości braterskiej. Tak nawet trzeba. 20 lipca 1968 do Bartka. O jak ci mogę pomóc? O możesz mi pomóc najbardziej, gdy będę mógł uczestniczyć w twoich spotkaniach z Bogiem. I nie tylko ja, zapraszaj, kogo tylko się da. My wszyscy tacy jesteśmy ci wdzięczni za umożliwienie nam takiej sposobności proszenia i bycia w Jego obecności. O czy Chrystus Pan tym się nie zdziwi? O nie, On się nie dziwi, On się tym cieszy. Przecież On nas kocha tak, jak i ciebie, a ponadto uszczęśliwia Go, gdy my się wzajemnie traktujemy z braterską miłością i troską. Przecież to jest Jego pragnienie, abyśmy byli sobie braćmi. Więc proś w naszym imieniu, dobrze? 46. Przyjacielem trzeba umieć być. To kosztuje. W przyjaźni daje się i dzieli, i przyjmuje przyjaciela z całym bagażem jego przeszłości, tak jak i w małżeństwie. 25 sierpnia 1968 mówi Bartek. O tak ciężko jest nam patrzeć stąd, jak wy się tam borykacie. Jaka straszna atmosfera jest teraz na ziemi, wszędzie. I w Polsce też. Ogólnie mówiąc, jesteście pogrążeni w nienawiści, wzajemnych złośliwościach i mściwości. Jedni mszczą się na drugich za swoje nieszczęścia, a te rosną stale. O czy ja lub inni nie denerwują was? O my was widzimy inaczej, tak jak gdyby bez naleciałości, takich, jakimi jesteście naprawdę. Ta reszta, to jak ubranie, w czymkolwiek akurat jesteś, pozostajesz sobą. Jedno może mi się bardziej podobać niż inne, to twoje stany wewnętrzne, nastroje, ale te duchowe, ale to zawsze jesteś ty. Ja cię rozumiem rzeczywiście, taką, jaką jesteś. I właśnie taka ty okazałaś mi pomoc i serce. Gdybyś była inną, nie byłabyś sobą i może reagowałabyś inaczej. Ja taką cię cenię, jaką jesteś. Nic mnie nie może drażnić. 27 sierpnia 1968 o nikt z nas w życiu nie otrzymał tyle dobroci, ile jej potrzebował, aby się w pełni rozwinąć, z winy innych ludzi. Teraz ty i inni musicie stale pamiętać o tym, żeby te braki zmniejszać, a nie powiększać. A my, jak sama widzisz, staramy się odrobić nasze zaniedbania. Teraz, kiedy już mamy z głowy te wszystkie błahe sprawy, które wam zajmują z konieczności lwią część czasu, możemy poświęcić całą uwagę sprawom poważnym, takim jak pomoc wam. Nie wyobrażasz sobie, jak wygląda ziemia od nas. Żyjecie po prostu w zatrutej atmosferze. Cierpicie i dusicie się nie wiedząc o tym, ale ona osłabia, paraliżuje, u ciebie wywołuje to, co ty nazywasz ciągłym zmęczeniem. W takich warunkach każde dobre słowo, każdy uśmiech, chęć pomocy, najmniejszy wysiłek celem przełamania tej niechęci, wrogości wzajemnej, pogardy i chamstwa ogólnie mówiąc, już jest zwycięstwem. Możesz mi wierzyć, że to się liczy. Chcę ci wykazać, że teraz jestem inny. Jestem sobą prawdziwym, takim, jakim mogłem być i w życiu, gdyby inaczej się ułożyły warunki. Ale teraz, kiedy mam pełnię swobody, kiedy wiem, kim jestem, do czego dążę i jak mam najprędzej i najdoskonalej przysposabiać się do tego zadania, robię to. 12 września 1900.
Boga dla nas.